Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj pojedziemy sobie pociągiem EU07 z 8 chyba wagonami, jak się nie mylę, o numerze 42192. Przejmujemy go na stację Wolbrom, bo z racji opóźnienia maszynista, który go prowadził, nie miał odpowiedniej ilości czasu pracy do dokończenia służby w Sęciszowie. Już proszę nie przejmować, dobrze? Już wchodzimy, wchodzimy, no. Już się nie piekło. No mówię, nie piekł się, no jestem. Już musiał, no, zepsuć. Przejęcie służby. No dobrze, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że głośność jest odpowiednia. Że ja nie jestem za cicho. Że wszystko się dobrze będzie nagrywać. My w miarę dynamicznie wyjeżdżamy ze stacji Wolbrom. W kierunku do Katowic też jedzie inny skład. Spędzamy się do 100 km na godzinę. Przed nami ograniczenie do 40. Trzeba pomału zacząć zwalniać. Miał wskaźniczyć. Mówimy. Legna obaczność. Zwolniliśmy na 40 km na godzinę. Możecie, drodzy Państwo, napisać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z jazdy, czy to jak do tej pory kontynuować odcinki z dyżurowania. Dobrze, ciemnienie reflektorów działa. Masz cały skład, przejedzie sobie przed tą 40. Myślę, że już by to mógł być odpowiedni moment. Trochę podpiaskujmy, bo się poślizg zaczął robić. Poślizg jest bardzo niebezpieczny. Skrót klawiszowy, ale jeśli Państwo nie wiecie, tutaj na dole jest miasecznica przy pedałach. Około 5 km do Gajówki. 36 minut opóźnienia na razie.
Mi się podoba ogólnie ta linia kolejowa, a nie ma ciągle tylko SBL-ek jak na CMK. Zwykłe starego typu jeszcze blokady samoczynne. Fajnie, naprawdę. Coś innego. Hamulcem pomocniczym sobie jakko dachowujemy, wjazd mamy podany, czy wjazd, no. To jest tylko jeden semafor, jak się nie mylę w krajówce. Można tego za bardzo nazwać wjazdem, co? Po prostu przejazdem. Początek jazdy bezprądowej przed nami. Widzicie, właśnie się zaczyna jazda bezprądowa. Jazda prądowa dozwolona dla lokomotyw. Trzydzieści osiem minut opóźnienia. A hamować to nie hamuje, nie ma już hamować, to teraz hamuje. Patrzcie nas, pod górkę jest. Ograniczenia do 30 przed nami. To jest to miejsce, gdzie się jedzie z górki i nie idzie. Was tu wyhamować nigdy.
sobie również zobaczyć widok z wagonu. To wygląda. Nawet kawałek możemy sobie tak pojechać. W nocy to nie robi takiego wrażenia, nie? To w dzień. To wygląda trochę, jakby tak naprawdę sobie człowiek jechał pociągiem. Na wczasy. Właśnie brać sygnału ostrzegawczego, bo się człowiek patrzy. Widok z wagonu. Tam nie widzi, co się przed nim dzieje, nie? No tak to, drodzy Państwo, wygląda z wagonu. Ja myślę, że nie jesteśmy tutaj po to, żeby się patrzeć, jak życie wygląda w wagonie, tylko jak życie wygląda w widoku maszynisty. To, co widać z wagonu, to doskonale wszyscy wiemy. Do Harsznicy podany na razie bez wyjazdu, widzą. Nie rozpędzajmy. No a jednak wyjazd też jest, widzicie. No i super. Mówimy panu dyżurnemu z Harsznicy. Tak, jest to komputer, tak wiem. I będzie
będzie 6,50, a się 50 skończy, to się kolejna zacznie. Gdzie to? O. Mieście 43 553 Pan Zoe łączy, Panie Andrzeju, światełka z przodu lokomotywy, bo Pana w ogóle nie widać. Przekroczenia prędkości. Czy jadę cały czas przepisowo, tam gdzie 50, to 50. Już się nie rozpędzą, bo i tak będę musiał hamować za chwilę. A to by było bez sensu. Albo przekroczenia prędkości. A to coś się zepsuło, czy co? 70 właśnie, można już? Coś się spojrzałem. Ten komunikat z przekroczenia prędkości. To znowuż 10 punktów. Ja nie mogę. Masz mi 20 punktów. Pobrało za nic. Daj ci przekroczenia prędkości. Widmo. Ale w tym rozkładzie jazdy jest. Pszenica, gajówka, pochacznica, tunel. Nie, no jest 60 i 110. 10, 60, 110. Nie ma żadnego wykazu ostrzeżeń stałych. Tam nie było ograniczenia przytorowego postawionego. Tak patrzyłem, że teraz ja zaraz 40 przejadę. No nie ma wykazu ostrzeżeń stałych w Simrailu jeszcze. Nie zrobili. Ostro. Nie wiem, o co z tym chodzi. Dajcie się, drodzy Państwo, podzielić tą wiedzą w komentarzach. Jeśli Państwo takową posiadają na temat tej dziwnej zjawisk.
Tunel będzie wjazd na 42192. Tunel nie słyszy. A wjazd nie świeci. Tunel co z wjazdem za 42192. Pan śpi. Tunel 42192 zrusza pod semaforem wjazdowym N. Super. Dużo to wiedziałem. Na czacie napisałem wiadomość, nie odzyskałem odpowiedzi. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobrze, drodzy Państwo, ja zrobię w tym miejscu cięcie i mam nadzieję, że uda nam się prędzej czy później stąd wyruszyć. Rozumiem. Drodzy Państwo, no niestety nie dokończymy naszego scenariusza. Ale jak widzicie, połączenie z serwerem zostało utracone z nieznanego powodu. I no, czego ja bym teraz nie mógł zrobić, to tylko wrócić do menu głównego. Ale nie wiem, wykres tutaj się nam załaduje. To chociaż sobie zobaczymy, może gdzie były te dziwne jakieś ograniczenia prędkości. 60. 30, no to jechałem. 30 jechałem. Tu? Tutaj nawet nie ma ograniczenia prędkości zmniejszonego. 70, 44, 50, 50, 50. No, przepisowo jechałem. Coś tutaj im się lekko pomyliło. Więc myślę, drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.